Jak poradzić sobie z paraliżem analitycznym? Wiesz, co to jest paraliż analityczny? To jest taki moment, zastanawiasz się, myślisz, nie wiesz, co z sobą zrobić i nic nie robisz. Mam takiego znajomego, on właśnie bardzo dużo się zastanawia. Siedzi teraz po drugiej stronie kamery. Nie, wygłupiam się. Nie siedzi po drugiej stronie kamery. Mam takiego znajomego, który właśnie często wpada w taki paraliż analityczny i kiedyś opowiadał sytuację, gdzie umówił się w tym samym czasie na wykłady, to wprawdzie były darmowe wykłady, ale w trzy różne miejsca. I to jeszcze były takie czasy, nie było komórek, internetu, więc dzwonili do niego na stacjonarnej. Tam powiedzmy, że miał wykłady w niedzielę czy w sobotę, a w poniedziałek przez cały dzień miał trzy telefony i każdy go zapytał, więc ten pierwszy powiedział, tak, będę. Drugi zadzwonił, mówi, ojej, w tym samym czasie. Potem trzeci zadzwonił. Był tak przerażony, że ostatecznie nie pojechał nigdzie, więc obraził wszystkich. I teraz paraliż analityczny. Z czegoś się bierze. Nie będę tu robił żadnej głębokiej psychoanalizy, ale chcę pokazać, że są ludzie, którzy zaczynają działać dopiero wtedy, kiedy to jest bezpieczne. I dobrze wiesz, że zmiana w życiu nie zaczyna się od tego, kiedy pracowałem jako terapeuta uzależnień, to był taki człowiek, który mówi, że miał już dosyć po prostu ćpania, przyszedł do jakiejś tam instytucji państwowej i powiedział, że on chce zerwać z nałogiem, tam go odesłano do jakiegoś specjalisty, ten specjalista siedział, zapytał go, jakie narkotyki bierze, wypisał, wziął książkę, przeczytał mu, dlaczego te narkotyki są złe i jak mogą mu szkodzić i powiedział mu, żeby już więcej nie brał. To nie działa w ten sposób, więc jeżeli masz paraliż analityczny, to jeżeli ci teraz powiem, hej, hej, weź, zacznij działać, no nie zastanawiaj się tyle, nie musisz być perfekcyjnie przygotowany, wiesz, wystarczy, że jesteś przygotowany na 80%. To nie wystarczy. Za paraliżem analitycznym coś się głęboko kryje. Tym czymś głęboko to jest to, co widać, a tu jest to, co jest głęboko. Poczucie bezpieczeństwa. To jest to głęboko, co kryje się za paraliżem analitycznym. Człowiek nie czuje się bezpiecznie. Człowiek się boi, co inni pomyślą, a co jak mi nie wyjdzie. A co jak rozczaruje innych, co jak rozczaruje siebie, a co jak nie będzie efektu, którego się spodziewam, a co jak będzie gorzej jeszcze niż gdybym nic nie zrobił. Głębokie poczucie, że człowiek nie czuje się bezpiecznie. I jeżeli naprawdę chcesz poradzić sobie z paraliżem analitycznym, to tego potrzebujesz. Potrzebujesz otworzyć się na wsparcie innych osób. Czyli co możesz zrobić praktycznie? Możesz z kimś porozmawiać i poprosić, czy mógłbyś mi towarzyszyć, czy mógłbyś mnie wspierać, czy mogę z tobą o tym rozmawiać. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, możesz też prowadzić dialog wewnętrzny sam ze sobą. Tak? Jednym z filmików tłumaczę, czym jest analiza transakcyjna, czyli to, że w każdym z nas jest dorosły, jest dziecko i jest rodzic. I w tobie właśnie ten rodzic, tak, powinien porozmawiać z tym przestraszonym dzieckiem i powiedzieć, wszystko będzie dobrze. Najważniejsze to, że działasz. Jeżeli będziesz działał, to przyniesie efekt. Więc rozmawiasz z innymi. Druga rzecz, rozmawiasz sam ze sobą. Ale najważniejsze w tym wszystkim, możesz oczywiście przeczytać jakąś książkę motywacyjną, film, wstawić się w inny stan emocjonalny, na przykład słuchając swojej ulubionej muzyki. Możesz zrobić różne rzeczy. Ale najważniejsza rzecz jest taka, czy jesteś otwarty na to, żeby poczuć się bezpiecznie? Czy jesteś w stanie otworzyć się na kogoś, żeby ci pomógł? Czy jesteś w stanie sam do siebie mówić łagodnym głosem po to, żeby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa u siebie? Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz może cię zdziwić. Ale zacznij zachowywać się, nie mówię w całym życiu, ale wybierz sobie jakąś jedną dziedzinę życia, zacznij się zachowywać jak odwrotność perfekcjonisty. Kto to jest perfekcjonista? To jest ten, który myśli, że musi być w 100% gotowy i wtedy będzie działał i ciągle nie jest gotowy, a ty zaczniesz się zachowywać dokładnie odwrotnie. Czyli bądź przekonany, nie jestem gotowy, ale zaczynam działać. Zrób coś takiego. Wybierz sobie jakąś dziedzinę życia i po prostu to zrób. Na przykład mów sobie, ok, będę prowadził bloga, załóż sobie jakąś domenę, wiesz, darmową, z darmowym szablonem na jakimś blogerskim portalu i zacznij pisać. Ludzie mówią, no jak pisać, to cały świat będzie to widział. Nie, to nie będzie tak. Jak nikomu nie powiesz, to nikt nie będzie widział tego. Po prostu zacznij pisać. I nie przejmuj się, czy masz coś do napisania, czy nie. Po prostu siadaj i pisz. Zrób to. Potem możesz to skasować, wyrzucić, ale przez rok czasu tak rób. Raz w tygodniu coś pisz.
Wyznacz sobie dzień, godzinę i po prostu pisz. Nie zastanawiaj się. Zacznij robić rzeczy bez przygotowania. Oczywiście nie mówimy o rzeczach, które mają duże konsekwencje w twoim życiu, ale zacznij wyuczać się nowego rodzaju zachowania. Tak? Od wielu lat ludzie się zastanawiają, co jest ważniejsze, zmienić swoje myślenie i później zmienić swoje działania, czy zmienić swoje działanie i potem, żeby się zmieniło myślenie. Według mnie najskuteczniejsze jest zastosować to razem. Czyli z jednej strony otwiera się na poczucie bezpieczeństwa i w tych ważnych sprawach, tak, postanawiasz zacząć działać i wspierasz się innymi ludźmi, wspierasz się swoim dialogiem wewnętrznym w tych ważnych, a w tych mniej ważnych po prostu wyuczasz się nowego sposobu zachowania. Dlatego, że przekonywać cię mogę tutaj długo. Być może na niektórych to będzie wpływało pozytywnie, na niektórych może nie, ale jeżeli zaczniesz działać, to jest podstawowa broń, która sprawia, że twoje lęki się zmniejszają. Ponieważ jeżeli raz, drugi, trzeci coś zrobiłeś, przeżyłeś, stało się, jest w porządku, to ty możesz to zrobić więcej razy. Ponieważ już się nie boisz. A nawet jeżeli pojawia się lęk, to mówisz, ja już go przeszedłem. Ileś razy to zrobiłem, wyuczyłem się, że można inaczej. Bo widzisz, tak naprawdę za paraliżem analitycznym kryje się coś, wyuczona bezradność. Nauczyłeś się tak reagować na głębokie lęki w tobie, żeby uciekać w analizę, a nie w działanie? Więc teraz, jeżeli wyuczysz się w inny sposób, czyli zadbasz o twoje poczucie bezpieczeństwa i wyuczysz się w inny sposób, zobaczysz, jak to bardzo ciebie rozwinie. Ponieważ w naszym życiu rzeczy, które osiągamy, osiągamy przez działanie. I kiedy zaczniesz działać w mądry i odważny sposób, wtedy zaczniesz widzieć rezultaty, które są godne takiego człowieka, który jest mądry, a jednocześnie odważny.